Hej wszystkim, jesteśmy podcastem na martwo, jestem Mateusz. A jestem Ada. I zaczynamy od razu. Zaczynamy, no. Lecimy z grubej rury. Dzisiaj opowiem ci historię, o której nigdy nie słyszałeś. Jestem tego pewna na 150%. No zobaczymy. No zobaczymy. Bohaterem, albo raczej antybohaterem dzisiejszego odcinka jest człowiek, który nazywa się Michael Woodmansey. Kim był Michael? Będę na niego po prostu mówić Michael. Okay. Albo... Mów na niego. Urodził się 16 lipca 58 roku. Mieszkał w South Kingston, Kingstown, w stanie Rhode Island, czyli USA. Michael był takim wyalienowanym dzieckiem, nie miał za bardzo przyjaciół, nie miał... No nic nie robił. Siedział w piwnicy, bo miał tam pokój i tak, i to było całe jego życie. Same. Był gruby i nosił okulary. Same. Jakby... Ty tego nie widziałeś, tak chociaż... Wypierdalaj! Jaka gnojara! Boże, jaki gnojara! O Boże. No, był takim samotnikiem, otyłym dzieckiem i jego ojciec Franklin był policjantem, więc to jest ważna informacja. Okej, okay, przenosimy się w ogóle do roku, no maja 1975, gdzie w tym samym mieście zaginął 5-letni Jason Foreman. Wow. Ogólnie to Jason miał dwójkę rodzeństwa i bawił się na podwórku z tymi wszystkimi dziećmi. Po zabawie powiedział, że po prostu idzie do domu i skierował się w... W kierunku domu widzieli go, że idzie tam koło jakiejś stacji pożarowej, tak? Stamtąd miał jakieś 30 metrów do domu. I jego mama, Joyce, miała w tym dniu, w którym on zaginął, swoje 25 urodziny. O Boże. 25 urodziny, miała już 5-letnie dziecko. Już miała dziecko. Już miała trójkę dzieci. To nie było jej najmłodsze dziecko. Nie. 25 lat, miała 5-letnie dziecko, to nie było jej najmłodsze. To musiała mieć jakieś 16, jak pierwsze urodziny. Pewnie no, ale to wiadomo, lata 70, 60 nawet, jak urodziła je wcześniej. No to brawała. No więc jakby stracili go z oczu, w końcu stwierdzili, że pewnie wrócił do domu. Ale się okazało, że jednak nie wrócił. Jak gdzie poszedł? No właśnie. Mały Jason nie wrócił do domu. Wiadomo, rodzice spanikowani, bo dwoje z trojga dzieci wróciło do domu. Ja to bym nie panikował, jakby. Znaczy... Już jest dwójka, to trzecie. To jest trzecie, nie? Mniej do karmienia. Dokładnie. Okej, okay. Więc to był rok 1975. Ogólnie od razu zaczęli szukać tego dziecka i to były takie poszukiwania bardzo intensywne, w sensie każdy dom przeszukali praktycznie w sąsiedztwie. I w tym dom wcześniej wspomnianego Michaela, który miał wtedy 16 lat. I ogólnie to przeszukiwali każdy dom w sąsiedztwie, bo to było bardzo blisko, kilka domów dalej mieszkał ten Michael. Ale w związku z tym, że jego ojciec był policjantem, to powiedzieli mu po prostu przeszukaj swój dom, tak? Sam se znać, jakby jesteś policjantem. No jakby przeszukaj swój własny dom. Pełen profesjonalizm, tak? Tak, tak. Właśnie tak powinno być, no. Jakby, kurwa, no. Rób robotę, stary. Tak. I teraz jakby przez całe te lata oni nie mieli pojęcia, co się stało z tym małym Jasonem. Jego rodzice to po prostu... Byli załamani. No i przenosimy się 7 lat później. 7 lat przeszukiwał mieszkanie? Tak, oni cały czas go szukali. Tak. 7 lat przeszukiwali tam. No w sensie, że
trwały poszukiwania dalej, dobra. Że oni się nie poddawali tak, że on jasne. Nie wróci. No ale 7 lat, no to ale... już pewnie go tam, nie no wiem, wiadomo, po 48 że... godzinach już raczej wiadomo, że coś jest nie tak. Ale legalnie chyba już mogli go zrobić, że jest martwy. No ale jakby oni nie chcieli, nie? Martwy, w sensie jakby nie żywy. Chcieli znaleźć go jeszcze żywego. Tak, no to tak. Każdy chyba powinien chcieć. No po prostu najczęściej jak to są małe dzieci, to się je uprowadza na... żeby sobie mieć to dziecko, albo żeby komuś je sprzedać, tak? Okej, okay, to jest rok 1982. Kwiecień, czyli prawie 7 lat później. Michael, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli on teraz ma ciężka matma, 16 plus 7, 23 lata. Więc Michael został aresztowany w swoim domu, ponieważ zwabił do domu 14-latka, który roznosił gazety, Dale Sherman, i on go chciał zachęcić do spożywania alkoholu, tak? Żeby jak przyjdziesz do mnie, to ci dam tam jakiś alkohol, tak? I on poszedł. No głupi jakiś? No. Nie wiem, no. Wiesz, starszy kolega z sąsiedztwa zaprasza go na piwo. Poszedłbym. Totalnie. No widzisz, to ty jesteś tym właśnie chłopcem od roznoszenia papieru. Znaczy, gazet. Roznoszenie papieru. Ja mi się paperboy kojarzy z roznoszeniem dobra. Papieru toaletowego. Dobra, ja wiem, bo ty marzysz, żeby tacy ludzie chodzili po tym świecie. To ty będziesz to napiwki dobre byś rozdawała. U ciebie nie na osiedlu. Jak mieszkałeś w domu, to nie chodzili ludzie, co sprzedawali papier toaletowy? Nie. U nas tak było. Dlatego, że my jesteśmy tak daleko od ludzkości. Nie, u nas może, nie wiem, ziemniaki na metr się sprzedawały. Metrowe ziemniaki? Tak się mówi, metr ziemniaków kupić i do piwnicy zanieść. Zwabił tego chłopca do siebie i próbował go udusić. I ten chłopiec jakby był trochę uciekł? Starszy, więc jakoś się tam mu wymsknął, tak? Ja i od razu uciekł do domu, do siebie. Słyszałem o tej sprawie. Cicho! Więc uciekł do domu od razu i się poskarżył ojcu, że go sąsiad chciał udusić, tak? No stary. No stary poszedł do jego domu. Ja bym powiedział mamie. I mu dał piąchę w nos. Jakby za to, że próbował udusić i łupić jego dziecko, to, tak? To jest bez sensu. Ja bym poszedł chyba na policję. Jakby po policji już zaczął dzwonić ten ojciec Michaela, bo ten przybiegł do niego, żeby go pobić. I... no i policja w końcu przyjechała i aresztowała ich oboje, tak? Bo ten go uderzył, no ale dlaczego go uderzył? No to aresztowali ich oboje. To jest bez sensu. Więc już na komisariacie zaczęli przesłuchiwać Michaela i tak stwierdzili, że może go zapytają o tą sprawę sprzed kilku lat, tak jakoś tak miał przeczucie policjant, że wtedy zaginął młody chłopiec, tutaj jakieś takie dziwne rzeczy ten próbował robić i tak go po prostu zapytali, bo on mieszkał dosłownie obok, tak? No. Czy pamięta tą sprawę jasne. W ogóle? No hej, stary. Czy ma jakieś informacje z tego dnia? Może nie wiadomo. No oczywiście, że tak. Słuchaj, chciałeś podduszyć tutaj człowieka, a może żeś zabił tego ostatnio, co? Co się stało, tak? Czy może widział go chociaż? Nie wiadomo. Może chociaż widziałeś go, jak go dusiłeś. No więc oni zaczęli go po prostu dopytywać, tak? I w jakimś czasie on po prostu się przyznał, że zabił Jasona. Wow. I stwierdził, że... no bo on miał wtedy 16 lat, tak? Więc 16-latek zabił 5-latka. Patologia, tak? Okej, okay, więc Michael chciał po prostu sprawdzić, jak to jest kogoś zabić, bo wydawało mu się, że to jest fajna zabawa. Jakby 16-latka to... kiedyś nie było po prostu gier komputerowych, dlatego on takie rzeczy chyba miał w głowie. No ale jakby były gry, to by... to by zabijał po prostu ludzi w grze, bo chciałby wiedzieć, jak to zabić jest, nie? Tak. Że to fajna zabawa. No to teraz w grze możesz pozabijać dużo ludzi i fajna jest zabawa, jak ale... to by zobaczył? To pierw by zabił, potem by zobaczył, że... a można też w grach zabijać, to by już tylko tam zabijał.
No pewnie tak. No różni są ludzie. Tak jak No ci ale ludzie, co co to za zabili tego argument? typa, bo chcieli mieć PS4. Okej. Pamiętacie to? Ja nie Pamiętacie tę pamiętam. sprawę? Ja pierdolę, to było takie pojebane. Poszli na Craigslist, ktoś ogłosił się, że sprzedaje PS4 i laska poszła ze swoim facetem i stwierdzili, że zabijał tego typa i zabili go dla PS4. Oni przynajmniej zabili dla jakiegoś profitu, a on... Jakiego profitu? Finansowego. No tak. No, PS4 coś kosztuje, a zabicie pięciolatka dla... nie ma za bardzo jakby... żadnych plusów. Wiesz co, cieszę same się, minusy. Że... Tak, cieszę się, że mieszkamy razem i dowiaduję się, że uznajesz, że zabicie pięciolatka nie ma żadnych plusów, więc tego nie zrobisz, jakby... Myślę, że to jest dobra wiadomość. W kontekście do tamtej sprawy, którą opisałeś. Czyli, że może być inny kontekst i wtedy już będzie miał plusy i mam się bać jednak. Nie znam żadnych pięciolatków, więc spokojnie. Jeszcze plusów nie ustaliliśmy, ale... Same minusy póki co. Stay tuned. I przy tym samym przesłuchaniu on powiedział, że jak będą przeszukiwać jego pokój, i znajdą taki dziennik z zapiskami, żeby się nim nie sugerowali, bo to wszystko jest fikcja. Jakby co, tam mam pamiętnik, ale to nie jest pamiętnik. Tak, tam wszystko jest nieprawdziwe, co jest napisane. Tak, wszystko co napisałem to jest tylko fanfic. Jak znajdziecie dziennik, to wszystko tam jest nieprawda. Same kłamstwa. No i jak policja znalazła ten dziennik, to też znalazła czaszkę dziecka. To też nieprawda. Też pewnie jakaś fikcja. Pewnie tak. Jakaś plastikowa z internetu. Jasne. Oprócz czaszki znaleźli też kilka kości dziecka w szafie. I one były tak idealnie wygładzone, oszlifowane, jak jakiś diament, tak? Boże, może mnie wysmoktał. Co on zrobił? Wysmoktał. Co to znaczy? Nie wiesz, co to znaczy? Nie! No, że tak ciumkać. No, co? Wysmoktać. Nie wiem, weź sobie to w Google wpisz, jak mam się wyciućkać? Wow. Wow. O co ci chodzi? Wyciućkać? Co to znaczy? No, że jak dziecko ciućka pypkę. Ciućka pypkę? Skąd ty jesteś w ogóle? Ciućka pypkę? Że smokta smoczka. No tak, jest ciućka pypkę. Ciućka pypkę. Hit. Ja bym płakał. No ja też bym płakał. Jakby. No, to znaczy... Mi się wydaje, że chodzi o to samo. Tak. Next. Więc kości by tak idealnie wyczyszczone. Wyciućkane były te kości. Idealnie wyciućkane. Nie wyciućkał kości, po prostu były jakby wygładzone, nie? Ja nie wiem, czy się oporządza kości. No tak. Papierem ścierniowym. Na przykład. Z czym? Ściernym. Co? Ścierniowym! Boże. Okej. Ogólnie znaleźli też ten dziennik. I zaczęli go czytać i tam były tak niepokojące rzeczy, że prawnie zapieczętowano ten dziennik, żeby nikt nie miał do niego wglądu. I nawet podczas procesu sądowego nie mogli jakby cytować zapisów z tego dziennika. Dlaczego? Bo były tam takie rzeczy, które by mogły dać pomysły innym takim psychopatom, co można zrobić ze zwłokami dziecka. Wow. Teraz ja chcę to przeczytać w ogóle. Ja też. Jakby on już 16 lat i takie rzeczy opisywał. To jest chyba najbardziej niepokojące. Mi się wydaje, że akurat to jest taki wiek, w którym się pisze te takie fanfiki. Dobra, ale nie o takich rzeczach chyba. Słuchaj. Różne rzeczy się opisywało. Jakby ktoś z rodziny miał wgląd, chyba ojciec tego dziecka, do tego dziennika, ale potem go zapieczętowano, żeby podczas procesu nie... Jakby inni ludzie tego nie
słyszeli, to co tam jest opisywał. zadowolone. Ale on je tak, wiadomo, tam szlifował, obrabiał, żeby one takie były wypolerowane jak jakieś trofea, no. Jak z obrazka, cacuszka. Tak. Dokładnie. I oprócz tego tam było właśnie takie opisy sugerujące, że on zjadł. Mówiłem. Chłopca. Mówiłem, że zjadł. Mówiłem, że... Ale nigdy to nie zostało jakby udowodnione w sądzie. Przez to głównie, że właśnie nie mieli wglądu do tego dziennika, ale też żeby jakby... Że ciężko wysał. Brać to wszystko na poważnie, co tam było napisane, nie? Jakby na pewno coś było prawdą, ale czy wszystko to takie... ciężko 7 lat później zadecydować, co było prawdą, czy nie. No, najprawdziwsze było to, że go zabił. To na pewno, bo tak. Jego zwłoki były to w jego już pokoju. Fanfic. A reszta to już można tutaj się kłócić, tak? Rzeczywiście. Może rzeczywiście on po prostu zmyślał te fantazje swoje i... Jakby według jego zeznań, po tym jak zwabił małego Jasona do siebie, do domu, no bo to też jakby 16-latek, tak? Taki 16-latek z sąsiedztwa, duży kolega, tak? Prawie jak starszy brat, więc łatwo miał dostęp do takich małych dzieci, tak? Zakładając po tej drugiej sprawie, że tego 14-latka zwabił, no to najprawdopodobniej był pedofilem, tak? No ale... Nie no, jak masz 16 lat, to chyba nie może być pedofilem. 16-latek, jak zgwałci 5-latka, to nie jest pedofilem, mówisz? Nie wiem, to trzeba przeczytać. Mi się wydaje, że jest, więc jakby już tak nie mówiąc z prawnego punktu widzenia, tylko z takiego etycznego, w sensie nie wydaje się to normalne. No i on nie był za bardzo normalny, to też jakby... Nie no dobra, może być, że jest pedofilem, no bo już legalnie może uprawiać seks, tak? Na przykład w Polsce od 16 roku życia. No w Ameryce od 18 jest, więc... No tak, no ale już stanu. Raczej był taki w miarę świadomy. No jakby było w okresie dojrzewania, więc na pewno jakby... Co chciał na pewno? Zaspokoić swoje fantazje. No tak, no tak. Więc... A że miał takie, a nie inne... więc jakby po zwabieniu go po prostu do siebie, do pokoju, tam miał ten pokój w piwnicy, ugodził go nożem prosto w serce. Więc od razu koniec, tak? Ciężko odratować. Czego ty się śmiejesz? To nie jest śmieszne, to jest niekomfortowy śmiech. Okej. No. No ty się czego śmiejesz? Bo ty mnie rozśmiesz, myślisz i mówisz, ciężko odratować. No bo to jest niekomfortowy śmiech, bo to nie jest śmieszne. Nerwowy w sensie. Tak. W sensie, że dla mnie to nie jest śmieszna sytuacja, prawda? Tylko on, jak to opisał, to jest takie tak nienormalne, że aż nie wiadomo jak zareagować, tak? Mhm. No więc później, po tym jak on go zabił od razu praktycznie tym jednym ugodzeniem w serce, to schował jego zwłoki do takiego kufra, który zamknął w szafie. No i tak jak wcześniej wspomniałam, jego ojciec był policjantem, więc im pozwolili przeszukać swój dom własny. I policjant się nie kapnął, że w jego domu rozkładają się zwłoki dziecka 5-letniego. Pewnie się kapnął. Myślisz, że ukrywał to? Myślę, że tak. Ja nie wiem, ale powiem ci tyle, że jak ja miałam 16 lat, to jak nawet zrobiłam kanapkę, to zostawiałam po sobie ślada, co dopiero po zabiciu dziecka. Nie, jak ja miałam 16 lat, to nie zostawiałam śladów po sobie. Dlatego wciąż tu jestem. Co? Nie wiem, co ty zrobiłeś, jak miałeś 16 nic nie lat. Nie, spaghetti. No, na pewno zostawiasz ślady. Nie, to ty zawsze ślady wszędzie zostawiasz. Do tej pory. Ja zostawiam, żeby potem mieć alibi. Teraz sobie weź pod uwagę rodziców tego małego Jasona. Że myślałem, byli... już w ogóle wszyscy mieszają. Nie wiem, kto kogo zabił. Michael zabił Jasona małego. Tak? Jak miał 16 lat. A mały Jason? Miał 5 lat. To jest jego brat? Nie, to jest jego sąsiad. Ja kiedy, w ogóle ja który moment powiedział, że on ma brata? Ja nie wiem, no mówię ci, że to jest zły dzień. To byli sąsiedzi. Już. Okej, to byli sąsiedzi
I wtedy... Są śledzie. Są śledzie. Naprawię cię już. Nie. No więc jakby rodzice Jasona, prawda, wszystkie te lata szukali go, płakali za nim, a on był kilka domów dalej, leżał w szafie u jakiegoś grubasa, tak? On był grubasem? No, takim, no zobaczysz jego zdjęcie, to ugh, taki, taki, wiesz kogo mi przypomina? Ale ty pewnie nie oglądałeś Super Samca. Nie. To wygląda jak Jonah Hill w Super Samcu, no to jest... Większość jakby tych szczegółów dotyczących morderstwa nie zostało upublicznionych, tylko tyle co rodzina wiedziała, to jakby przekazała prasie, żeby nagłośnić tą sprawę, żeby jakby pokazać, że ten Michael jest takim, no, potworem, tak, żeby go na pewno posadzili w więzieniu. I ogólnie to też jakby siostra właśnie tego Jasona miała tam jakieś informacje, że on na pewno zjadł tego małego, że w sensie mięso, jakby ugotował go i zjadł go, tak? I resztę kości po prostu jakby zostawił sobie na pamiątkę, dlatego je tak oporządził, żeby... Znaczy, no brzmi to prawdopodobnie, ale już gadać o takich rzeczach, jak już jest skazane, to już jest takie cloud chasing. Jakby... No, jakby to już było po procesie w ogóle, to była siostra tej ofiary, więc jakby ona mogła też jakby specjalnie coś tak, ubarwić, żeby to pokazać, jaki no, on był. W sensie, no, tak, współczujemy. Jest to możliwe, ale nie wiem, czy akurat on w wieku 16 lat byłby w stanie zjeść. Ale skąd ona by miała tę informację? Że niby z tego dziennika, ale to wiadomo, że w tym dzienniku nie wiadomo, co tam było. Nie dostała, tak? Tak, no to tyle, co dziennika, więc... tylko ojciec jakby miał informację mniej więcej, co tam było napisane, z czym jakby nie wiadomo, czy to wszystko było prawda. Bo przecież sam Michael, on się do tego nie przyznał, że go zjadł. Zresztą nie ma się czym chwalić. No tak. Ale to musi być takie niezręczne. Zjadłeś małego chłopca? Nie. Nie zjadłem. Nie zjadłem. Nie tak brzmiał. No więc Michael przyznał się do morderstwa drugiego stopnia w ogóle, dlatego że po prostu podpisał ugodę. Dostał 40 lat więzienia. Ja nie wiem, dlaczego oni mają tyle dowodów. Po co jakieś ugody typa, w ogóle? Dlaczego oni... W każdej sprawie jest jakaś ze strony ugoda. Nie wiem. A może to chodzi po prostu o finanse, że jak jest ugoda, to szybciej zamykają sprawę. To na pewno, ale dodatkowo może dlatego, że on był nieletni w trakcie popełnienia zbrodni. Może też coś to miał z tym wspólnego. Nie wiem, ale po prostu poszedł na ugodę, podpisaną ugodę i został skazany w 83 roku na 40 lat więzienia. Cwaniak z miodem w uszach. Więc w sumie miał wtedy 23 lata, 40 lat więzienia, no to po 40 latach masz 63, to nie, jakby, nie jest jeszcze taki stary. No to... Ale w 2011 roku, 11 września 2011, po odbyciu 28 lat, został wypuszczony z więzienia. Ponieważ w stanie Rhode Island jest taki zapis w prawie, że za każdy miesiąc dobrego sprawowania masz ucinane 10 dni z wyroku. Wow. I wtedy dopiero była lawina oburzenia w całym tym środowisku. Ogólnie on nie miał już jakby żyjącej rodziny, więc jakby do kogo miałby wrócić, kto miałby się nim zająć, tak? Jakby miałby wtedy 50 lat zaledwie, więc w sumie to też takiego 50-latka, który zabił kiedyś dziecko, wypuszczać do ludzi. Więc ogólnie były protesty tych, co tam mieszkali koło niego, rodzice w ogóle tego Jasona, to najlepszy był jego ojciec, z którego zaprosił jakiegoś radia i przeprowadzał z nim wywiad. I on powiedział, że jak Michael, w dniu, w którym Michael wyjdzie z więzienia, to będzie na niego czekał, żeby go zabić.
I oni do niego powiedzieli. Słyszałem to. Czy na pewno jesteś pewny, że chcesz takie coś powiedzieć, bo on był live na, w radiu, tak? Mhm. Już powiedział. No tak. Nadal utrzymuje się przy tym, co powiedziałem. Same, tak samo powiedział. Więc jakby Michael miał taką opcję, żeby wyjść na wolność, ale jakby tato Jasona wyczekał na niego za rogiem. No, on nie wiedział. Ale wiedział o tym. Tak? A to nie wiesz, że mu prawnik powiedział. No jasne, a, no, że tak. Dobra. Ale miał też drugą opcję, żeby iść po prostu do ośrodka psychiatrycznego. Bo od razu po wyjściu z więzienia do ośrodka zamkniętego, żeby go przetestowali. No ale to jak? To oni sobie to tak wybierają? Nie, że... właśnie o to chodzi, że jak chce, on musi się poddać jakby leczeniu przymusowemu. Przymusowego? Przymusowe leczenie. Tak. Przymusowemu. Jak coś powiem trzy razy, to już dla mnie nie ma sensu to słowo, wiesz. Jak ada, to ada, ada. Eliu, Eliu, Eliu. Nie. Ogólnie to jest tak, że może się poddać jakby takiemu leczeniu z ośrodku zamkniętym, ale muszą go najpierw przebadać, czy on w ogóle może do takiego ośrodka iść. No raczej. No. Musi spełnić takie warunki, że po prostu taka opieka mu może pomóc i że nie będzie sprawiał zagrożenia dla siebie i dla innych pacjentów w takim ośrodku. I po tym, jak już ci psychiatrzy ustalili to z sądem, stwierdzono, że można go umieścić w takim ośrodku. Ale to jest hit. Stwierdzili, że można go umieścić w ośrodku, bo nie stwarza zagrożenia pacjentom, ale można go też wydać z więzienia na wolność? No najwyraźniej w, po prostu stwierdzili, że w otoczeniu jakby takim, że jakby był zamknięty większość życia w więzieniu, więc jak on wróci do społeczeństwa, to on nie będzie się tam mógł jakby normalnie zachowywać, no, więc musi być po prostu zamknięty. No i dobrze. No tak i dobrze. Stwierdzili, że tak będzie najlepiej. Myślę, że tu też to, co powiedział ojciec tego Jasona, że będzie na niego polował, może też miało to jakiś wpływ. I umieścili go w ośrodku w szpitalu Eleanor Slater w Cranston na czas nieokreślony. Czyli do dzisiaj tam jest. Bo on jeszcze żyje niestety. Ma już dużo lat, bo 62, to nawet nie tak dużo. W sumie teraz powinien dopiero wychodzić z więzienia. Ale siedzi w psychiatryku, więc... No, jakby... ten pewnie ma luksus. No na pewno ma lepiej niż w więzieniu, więc... Jakoś... Co, strzeli? Tableteczkę. A, no, na pewno. No. Koniec tej smutnej historii. Już koniec? Tak. Ja myślałem, że coś jeszcze się stanie. Nie, no tylko... Znaczy, on zabił tę jedną osobę, bo mu to odnowiniono, ale pomyśl sobie, już miał 16 lat i wiedział, jak tak jakby się zachować z... po zabiciu człowieka. Nie wiadomo, czy miał więcej ofiar, może coś opisał w tym dzienniku, może gdzieś prowadzą jakieś śledztwa, ale nigdy jakby tego w sądzie nie podano do informacji, żeby miał szkoda, jakieś inne... Szkoda, ja chcę ten dziennik. No to musisz gdzieś w jakimś... na wysokim szczeblu pracować w amerykańskim sądzie, żeby dostać nie, ja tam nie będę jechać do tych dzikusów. W każdym razie koniec odcinka. Tak. Pamiętam nic, ja osobiście, więc będę musiał przesłuchać odcinek pewnie milion razy. I wy też. Milion razy. Milion razy. Z naciskiem na milion razy. Z naciskiem, tak, tak. I gdzie nas można znaleźć? Na Instagramie. Tak. Podcast na martwo. A to ty się mnie pytasz? Tak, no bo ja nie wiem. No i możecie napisać do nas na Gmailu. Podcast na martwo @gmail.com. Tak, i może niedługo będziemy na Twitterze. Bo ja nie chcę być na Facebooku, ale ja chcę być na Twitterze. A ja... tylko na Instagramie. Ona się na niczym nie zna. Nie znam się. Jestem człowiekiem... nie z tych czasów. W ogóle jest człowiekiem. Technologia... hu? Tak, tak. I muszę sprostować w pierwszym odcinku.
Powiedziałem, że dziwne Hello Kitty, bo ma żółty nos. Słuchajcie, przepraszam. Jakby ja nie wiedziałem, że Hello Kitty ma zawsze żółty nos. I to jest w ogóle coś nowego dla mnie. Jakby codziennie się uczę. I mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Tak, na pewno jak się mieliście za coś obrazić, to właśnie za to. Tak. Także przepraszam wszystkich fanów Hello Kitty. No to pa! Pa! Pa!